plaża to wspaniałe miejsce na relaks i spędzenie czasu nad wodą. Wakacyjna pogoda, jak widać, dopisała, a od ponad tygodnia możemy cieszyć się plażą miejską w Łomży, na której właśnie się znajdujemy. Jeśli jest słońce, zanim wejdziemy do wody, tak, żeby być w sposób odpowiedni ubranym, czyli czapeczka na głowie, nie przygrzewamy się na słońcu, odpowiednio nawodniamy się i stopniowo wchodzimy do wody. Mamy dwie strefy wyznaczone. Strefę czerwoną jest to dla osób niepotrafiących pływać, czyli dla osób młodszych, i strefę żółtą dla osób, które już potrafią pływać, natomiast też muszą zachowywać bezpieczeństwo w tej strefie, ponieważ jest nam dosyć głęboko, tak? Mamy rzekę, jest tutaj nurt, także trzeba cały czas uważać na siebie. Mamy po to właśnie wyznaczone kąpielisko, w którym ludzie są pod obserwacją i wtedy jest nam łatwiej pracować. Nie skupiamy się na osobach, które wypływają dalej i jest po prostu bezpieczniej. Nigdy nie wiadomo, jak wygląda rzeka poza tą strefą. Oczywiście bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Natomiast jeśli chodzi o spożywanie żywności, tutaj akurat chyba indywidualnie, tak? Jeden będzie się dobrze czuł i nie ma takiej potrzeby, żeby odczekiwał pół godziny, natomiast chyba każdy musi tutaj sam postanowić, jaka będzie decyzja. My staramy się prewencją reagować, tak? Więc jeśli tylko widzimy, że jest jakieś zachowanie niepożądane, tak? To staramy się już reagować na samym początku. Natomiast też jest bardzo ważne, żeby ludzie dookoła reagowali, tak? Jest zazwyczaj bardzo dużo ludzi na plaży i gdzieś tam wzajemne wsparcie i gdzieś tam pomoc. Jeśli nie jesteśmy pewni swoich umiejętności, nie wchodźmy dalej, zostańmy w tej bezpiecznej przestrzeni, gdzie mamy ten grunt i po prostu uważajmy też na siebie. Odkąd są ratownicy, staramy się ludzi przyzwyczaić do tych zasad panujących, informujemy ich o tym i wtedy zazwyczaj jest bezpiecznie. Natomiast wiadomo, jak jest duża grupa ludzi, różne sytuacje się zdarzają. Od godziny 11 do godziny 19 pływa patrol na rzece Narew od mostu do mostu w granicach miejskich miasta i w weekendy pływa drugi patrol wojewódzki trochę wyżej, jak da radę przepłynąć w dół rzeki. Na dzień dzisiejszy niespecjalnie można przepłynąć, bo na Czarnocinie nie przepłynie się, to tylko zostaje góra rzeki do patrolowania. To też ma na celu prewencję i czasami zdarzają się sytuacje, że w tamtym roku były dwa przypadki, że osoby, które były pod wpływem alkoholu, kąpały się w miejscach niedozwolonych, no i miały szczęście, że w tym momencie płynął patrol, bo zostały wyciągnięte i doprowadzone do brzegu. Miejska w Łomży będzie dostępna tylko przez miesiąc, zatem cieszmy się tymczasem, nie zapominając o bezpieczeństwie.